Karola, witaj na moim kanale. Pokażę Ci dzisiaj, jak kupować w lumpeksach. Będzie to 5 rad, które na pewno Ci się przydadzą. Zaczynajmy! Pierwszą sprawą jest nie nastawianie się na to, co kupisz. Idąc do lumpeksu nie możesz postanowić, a kupię sobie dzisiaj takie spodnie białe, do tego taką bluzkę i takie coś, bo to jest rotacja. Albo Ci się uda coś znaleźć, albo nie. To nie jest normalny sklep, w którym wszystko jest poukładane i zawsze wiesz, gdzie co znaleźć. Tam, jeżeli uda Ci się fajną rzecz trafić, to jest tylko i wyłącznie fajna niespodzianka, ale nie można się nastawiać, bo jeżeli pójdziesz z nastawieniem takim, że znajdziesz coś fajnego, nigdy nic nie znajdziesz. Nie wiem, tak wychodzi z mojego wieloletniego stażu lumpeksowego i wychodzi mi więcej na to, że nie warto. Lepiej pójść, a może się coś uda, a może nie. I wtedy zazwyczaj trafiam fajne rzeczy, bo chodzi o to, żeby nie szukać, bo wtedy szukasz tylko na przykład w dziale spodni i tak dalej, a wszystko inne masz poza sobą i nie interesuje Cię to, przez co nie zauważasz fajnych rzeczy. Dostawy, bo jak wiecie pewnie raz w tygodniu, zazwyczaj czasami 2 razy w tygodniu, w lumpeksach jest tak zwana dostawa, czyli dzień, w którym ubrania są najdroższe, te nowe, świeże ubrania, które właśnie przyszły i wszyscy się rzucają na te ubrania, bo pewnie jakieś fajne perełki można znaleźć. Ja zawsze chodzę w ostatni dzień, czyli ten dzień przed dostawą, żeby po prostu było taniej, bo wiadomo, im dalej od dostawy, tym rzeczy są tańsze. Ja wychodzę z takiego założenia, dlatego że te rzeczy pierwszego dnia są za drogie jak na lumpeksy, bo nie, no tak naprawdę, no kto kupuje tak drogo jak w normalnym sklepie rzeczy używane? Właśnie chodzi o to, żeby kupować je tanio, więc po co iść w najdroższy dzień, a jeżeli coś jest fajne, to i tak dla Was zostanie, bo pewnie nikt tego nie zauważy i uda Wam się trafić. Po prostu przestańcie chodzić w dzień dostawy, bo po prostu przepłacacie najzwyczajniej w świecie, a nie myślcie sobie, że na przykład, bo są takie okazje, że wszystko za złotówkę danego dnia, to jest czasami dzień przed właśnie dostawą, kiedy już prawie nic niby nie ma i się okazuje, że za złotówkę można znaleźć tyle fajnych rzeczy, że one kosztowały na przykład tydzień temu po 30 do 50 nawet czasami złotych, a Ty je dorwiesz za złotówkę. Czy to nie jest fajna opcja? No więc to jest taka mała rada dla mnie. Trzecie, też jest bardzo ważne, bo jak wiemy, pory kupowania w lumpeksach też są inne, inaczej trzeba do tego podejść niż w normalnym sklepie. W normalnym sklepie wchodzisz kiedy chcesz, kiedy masz czas, kiedy ochotę. A tutaj jest taki troszeczkę mały wyścig szczurów. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was zauważył, ale te kobiety tak się rozpychają łokciami czasami w tych lumpeksach i jest taka walka szczurów o te rzeczy po prostu. A najlepiej pójść po prostu o porannych porach, tylko że nie każdy może, praca, szkoła, uczelnia, ale czasami warto iść rano, bo wtedy nie ma jeszcze tylu osób i dorwiecie najlepsze rzeczy, więc to jest bardzo fajne i dobry sposób, ale nie wiem, czy każdy ma na to czas. Wiadomo, można iść zawsze w weekend, ale wiadomo, że są tam panie, które chodzą tam po prostu codziennie, żeby coś znaleźć, więc one są o każdej porze dnia i nocy, ale to jest taka rada ode mnie, żeby po prostu chodzić rano. Ta sprawa. W lumpeksach jest tak, że rzeczy na wieszaku wyglądają czasami nieciekawie, za duże, jakieś nieforemne, ale właśnie nie możecie dać się zwieść, bo te rzeczy czasami są atrakcyjne, mimo że na wieszaku nie wyglądają zbyt estetycznie. Najlepiej iść do przymierzalni, po prostu na własnej skórze to przymierzyć normalnie, żeby po prostu nie opuścić jakiejś fajnej perełki. Ja wiele razy tak miałam, że właśnie różnie to jest tak, że na wieszaku coś wygląda super, ale na mnie nie i na odwrót. Ale zazwyczaj było tak, że na wieszaku coś nie wyglądało w lumpeksie zbyt, albo no, nawet w koszu, bo to w koszach też bywa, nie wyglądało zbyt fajnie, a potem założyłam i okazało się, że leży na mnie fantastycznie. I też bierzcie pod uwagę to, że wszystko można zawsze troszeczkę przerobić, dać babci, cioci albo po prostu pójść do krawcowej i kupicie na przykład bluzkę za 10 zł, przerobicie ją sobie albo w domu sami, troszeczkę coś skrócić, coś podwiązać, więc do tych rzeczy nie można tak podchodzić stricte, już to jest gotowe, bo czasami chodzi o to, że nawet mała rzecz, na przykład brakuje 2 guzików, ale warto to kupić, bo dorobienie 2 guzików, przeszycie sobie samemu jest tańsze i jeżeli rzecz jest warta tego, to dlaczego by nie? Więc na to też patrzcie, że jeżeli coś już jest od razu na przykład bez guzika, a to odrzucasz. Zastanów się 2 razy, jak to zrobisz. No właśnie chodziło o to, żeby nie przepłacać, bo czasami jest tak, że znajdujemy coś super w lumpeksie, ale się okazuje, że na przykład kosztuje 50 zł. I zastanówmy się, czy ta rzecz jest warta swojej ceny, bo jednak zauważmy, że Jest to rzecz używana, która już była noszona, czyli krócej możecie ją nosić, żebyście, jakbyście nosiły rzecz ze sklepu, bo jest pewnie bardziej po prostu zużyta i przez to nie będzie aż tak Wam długo służyła i taka cena chyba nie jest zbyt atrakcyjna, bo właśnie w lumpeksach chodzi o to. Fajnie, że nie ma słońca. Dlaczego odeszło słońce? Dlaczego? No widzicie, tak to jest, tak to jest. Chcesz coś zrobić ambitnie i słońca nie ma. Chcesz coś zrobić ambitnie? Masz robotników pod oknem, którzy się z Ciebie śmieją. Chcesz coś zrobić ambitnie? Cały świat jest przeciwko Tobie! Ekstra. No dobra. Dobra, powróciłam. Niestety słońce nie wróciło i musiałam kamerę ustawić od początku. Dobra, okej, wracając do ostatniego tematu, czyli nieprzepłacania, to zastanówcie się 2 razy, zanim weźmiecie coś za dużą ceną, która nie jest warta tego, bo to są po prostu lumpeksy. Chodzi o to, żeby właśnie oszczędzać i chodzi o to, żeby po prostu kupować rzeczy okazyjnie, a nie przepłacać. Bo niestety czasami jest tak, że oszukują w tych lumpeksach. Czasami tyle, no taka jest prawda. Najlepiej kupować w małych miasteczkach, tam są najlepsze perełki, ale w dużych miastach również zawsze możemy znaleźć coś fajnego. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, bo już mam 1000 widzów, ponad 1000 widzów i bardzo chciałam Wam podziękować, że jesteście już tu ze mną i że jest Was aż tak dużo, bo dla mnie to jest naprawdę duża liczba i nie spodziewałam się, że tak szybko to urośnie. I dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną. Chciałam podziękować również Karolinie Myślinie, która wielokrotnie mnie polecała i mój kanał polecała. Tutaj macie link do kanału Karoliny. Dziękuję Ci bardzo, kochana. I Wam wszystkim, którzy mnie wspieracie w tym, co robię, bo bardzo mi miło i że Wam się podoba i no ekstra. Dziękuję Wam bardzo i dawajcie łapki w górę. Dawajcie tutaj na dole. Dziękuję, do zobaczenia w następnym filmie.